Jeżeli twój RAM wygląda tak, a ty wolałbyś jednak, żeby wyglądał na przykład tak, to ten film jest dla ciebie. Przyszło do mnie paczka, ale niestety nie wytrzymałem i otworzyłem ją już wcześniej przed nagraniem, żeby sprawdzić zawartość. Tak sobie wyglądała taka zwykła koperta bąbelkowa. A w środku były właśnie takie oto cztery pudełka. Mam je wszystkie tutaj, proszę bardzo. Sztuk jest ich właśnie cztery. Jedną sobie już na próbę otworzyłem, sprawdzić po prostu jak to będzie wyglądało. Natomiast pozostałe trzy są jeszcze nieodpakowane. No i w tym momencie pokażę wam jak zrobić z takiego oto tutaj nudnego ramu zielonego. Takiej zwykłej kości DDR4, 4 GB, która wygląda właśnie o, w taki sposób. Taką oto piękną, ładną kostkę, która posiada duży aluminiowy radiator z takim tutaj dużym dyfuzorem, który będzie nam rozświetlał tą kostkę w barwach RGB. Jeszcze nie sprawdzałem, jak to działa w ogóle w praktyce, ale biorąc pod uwagę ten tutaj konektor 3-pinowy, podejrzewam, że to jest w tym momencie po prostu pasek LED-owy, który jakiś tam cykliczny sposób podświetla losowo po prostu tymi diodami ten dyfuzor, no i pewnie jakiś taki efekt rainbow czy innej tęczy będzie tutaj się w tym momencie odbywał. Natomiast całość wygląda bardzo solidnie, było to mega proste w montażu i ja wam w tym momencie tylko i wyłącznie tak pokrótce pokażę, jak to w ogóle wszystko zmontować, bo są generalnie dwa sposoby, albo właściwie jest tyle sposobów, ile jest kości. Wiecie co, gdybym miał kupować ten gadżet jeszcze raz, to prawdopodobnie bym wybrał jednak Jonesbo, a nie te Great Wall, z tego prostego względu, że nad tymi właśnie radiatorkami czarnymi, z tym kabelkiem, nie mamy żadnej kontroli, czyli on sobie tutaj w tym momencie podświetla, co się mu tam żywnie podoba, w pewnej oczywiście określonej pętli, natomiast nie mamy nad tym żadnej władzy. A jeżeli chodzi o Jonesbo, to z tego co widzę, że są delikatnie tańsze, to jeszcze mają w zestawie pilota, więc możemy sobie wybrać konkretny kolor albo konkretny typ podświetlenia, który tutaj się po prostu na tym pasku pojawia i to wydaje mi się, że jest po prostu lepszą opcją. Ale Jonesbo jest akurat w tej wersji no takie szare, takie po prostu aluminiowe, takie stalowo-aluminiowe, a ja chciałem, żeby po prostu były one czarne, więc kwestia gustu, a jeżeli wolicie mieć pełną kontrolę nad tym, co się wyświetla po prostu na tym tutaj dyfuzorze, to chyba bym jednak się nad tymi Jonesbo bardziej skupiał, niż tymi Great Wallami. Ale pierwsze zobaczcie, jak to wygląda wszystko w montażu, potem w kompie i sami ocenicie, czy wolicie mieć tą kontrolę jak u Jonesbo, czy po prostu jej nie mieć jak w Great Wallu. Także to pudełko sobie w tym momencie otwieramy i zawartość wygląda następująco. Jest instrukcja raczej mało przydatna. Jest termopad. Właściwie to są takie, o, trzy paseczki. Jeden nawet lekko poniszczony, ale spokojnie. Nic się mu nie powinno złego dziać. No i oczywiście sam radiator z kabelkiem już zintegrowanym, więc nie trzeba nic podłączać. I jeszcze dodatkowy woreczek, który właśnie zawiera dwie dodatkowe zapasowe śrubki i takie specjalne dystanse na wypadek, gdyby po prostu trzeba było zamontować kostkę, która jest niższa, czyli nie taką, która ma taką standardową wysokość, przykładowo jak ta, tylko taką niższą, tak zwaną slimkę. Ok, jak teraz w tym momencie to zmontować? To już bardzo prosta sprawa. Tak wygląda secik gotowy już do montażu. Bierzemy sobie śrubokręcik, nie za duży, krzyżakowy. Odkręcamy delikatnie te śruby. One mogą trzymać też z różną mocą, więc uważajcie, żeby sobie po prostu gwintów nie pouszkadzać, odkręcając je, tych główek przede wszystkim, żeby nie pouszkadzać, żeby sobie nie wyrobić od razu. Bo ja już jestem zdolniach, a mi się udało jedną śrubkę zepsuć niechcący. No, ściągamy. To się nam, że tak powiem, otwiera. Piny są oczywiście zrobione w taki sposób, żeby się nie dało kości zamontować w płycie głównej źle. Więc przykładowo, jeżeli weźmiemy sobie taką kostkę, którą mam tu zrobioną jako próbkę, ja chcę, żeby ten kabelek szedł u góry, tak, nad płytą główną, więc sobie po prostu sprawdzam, jak te piny muszę ułożyć. Na przykład widzę w tym momencie, że ten krótszy rząd musi być po prostu w dół, w przeciwległej stronie do kabelka, czyli odwrotnie niż tutaj, więc będę montował tą kostkę tak jakby odwrotnie, czyli po prostu w taki sposób, po to właśnie, żeby mieć ten dolny rząd na dole, o, tak, w ten sposób, żeby ten kabelek wychodził górą, nie? To sobie sprawdźcie po prostu przed montażem takiej kości, żeby się nie okazało, że ten kabelek wam idzie dołem, no bo to będzie wtedy po prostu brzydko wyglądać, nie? Więc tak polecam sobie to sprawdzić. I teraz tak, kostka ma awers i rewers, tak? Na tym awersie, powiedzmy umownie, na PCB są czarne drukowane kostki pamięci, tak? Na laminacie są nadrukowane. No i w tym momencie tak,
ten czarny element, jeżeli wiecie, że tej kości nie będzie po prostu więcej jakby używać, w sensie nie będzie tego rozbierać kiedyś tam w przyszłości, to sobie przyklejacie oczywiście na kość. Natomiast jeżeli no po prostu plany są, że tak powiem, niesprecyzowane, jeszcze nie wiecie, czy ta kość będzie u was, czy gdzieś tam to potem rozbierzecie, coś innego wymienicie, to ja proponuję to jednak przykleić sobie do samego radiatorka, ponieważ z niego będzie to po prostu prościej i bezboleśniej oderwać, niżeli z samej kości, no bo tam wiadomo, mogą być jakieś nalutowane elementy. Żeby się nie stresować, lepiej sobie to przykleić do samego radiatora. I w tym momencie tak, to muszę nakleić na tą płytkę, ponieważ kostka przychodzi mi w taki sposób. Czyli obracam sobie to i na tą dolną część jest taki tutaj wycięty właśnie fragmencik. Doklejam sobie to po prostu w taki sposób, nie trzeba jakoś super ekstra precyzyjnie, bo tu się nic nie stanie, jak to wam nie wyjdzie. W sensie da się to oderwać, nawet mi widzę, że tak nie do końca równo wyszło, więc od razu wam pokażę, że to wcale nie jest jakieś trudne, żeby to oderwać. Tylko tego kleju szkoda po prostu marnować sobie niechcący, nie? Więc o. I możemy jeszcze raz poprawić, nie ma problemu. Ten klej w miarę dobrze trzyma, nawet za drugim, trzecim razem. O, teraz mi wyszło zdecydowanie równiej. No i w tej sytuacji co? Po prostu przykładamy sobie tą kostkę. Tutaj widzimy, że ona będzie wchodziła o, w taki sposób. Będzie się dystansowała, ale pierwsze jeszcze musimy nakleić termopad. Termopada naklejamy jednego. To teoretycznie można nakleić dwa, bo właściwie to też jakby tam nie szkodzi, żeby były dwa naklejone, ale stwierdziłem, że jak są naklejone dwa, to się niepotrzebnie po prostu ten radiator tak rozpycha, więc po prostu ja go nakleję nie z dwóch, a tylko z jednej strony, czyli przykładając to sobie tutaj, nakładamy to sobie cyk na kości pamięci, żeby było równo w miarę oczywiście, nie musi być jakoś super ekstra równo, nic się nie stanie, to nie przewodzi prądu. I po prostu sobie w tym momencie to obracamy, to nie spadnie, to jest takie w miarę przylepne i dociskamy sobie o cyk. No i gotowe. No i w tym momencie przekładamy tylko tą płytkę u góry. Tak, żeby były dziurki. O, są dziurki. Bierzemy sobie śrubokręcik. Cyk. Jedna. Cyk. Druga. No i gotowe. I to jest cała robota. W tym momencie wszystko tutaj ładnie, elegancko styka, przylega. Nic nie jest niepotrzebnie rozwarte, lekko mi termopad wyszedł, ale to o tym się nie ma co przejmować, tego nie będzie widać. Ewentualnie można go oczywiście tam poprawić jeszcze, żeby no gdzieś tam po prostu się nie haczył o gniazdo w płycie głównej. No i tyle, to jest gotowa kostka. Jak widzicie, mamy tu już kolejną. Mamy w tym momencie parkę. No i w taki oto właśnie sposób te kostki wyglądają już po zmontowaniu. A zaraz pokażę wam jeszcze, jak to będzie wszystko się prezentowało. Oczywiście uruchomione już w samym komputerze. Czy to będzie też elegancko wszystko świecić. No bo na pewno jeżeli chodzi o taki efekt tylko i wyłącznie zewnętrzny z tym radiatorkiem, to już to dużo lepiej się prezentuje niż taka właśnie oto brzydka, zwykła, zielona kostka, która no nie jest po prostu zbyt estetyczna, co tu dużo mówić. A, no i jeszcze przy okazji przyszło mi też kości RAM, też zamówione z AliExpress, więc też w tym momencie sobie zrobimy szybki unboxing. Ja tak jak widzicie jeszcze ich nie otwierałem, te kości leżą tutaj u mnie od chyba lutego albo od stycznia nawet, w każdym razie bardzo, bardzo długo nie otwierałem tych kości, byłem bardzo cierpliwy, żeby wam właśnie pokazać unboxing tych kości, jak one wyglądają, takie świeżutkie, czyściutkie, piękniutkie. No samo pudełeczko, powiem szczerze, jak na ich cenę naprawdę jest estetyczne, fajne. Zobaczymy, jak sama kość będzie wyglądała, czy równie fajnie jak opakowanie. Ale przyznam, że na pierwszy rzut oka nie wyglądają źle. No i też przy okazji będziecie mogli sami ocenić, co się wam bardziej podoba. Czy zestaw kości 16 giga w dwóch właśnie kostkach po 8. Swoją drogą pachną zjawiskowo, taką nowością pachną. Pięknym chińskim powietrzem. Nie no, kostki są naprawdę estetyczne. Też oczywiście mają podświetlenie LED-owe. Zobaczymy, jak to będzie świecić, czy to będzie ładne, czy nieładne. No i tak z zewnątrz się w sumie nie ma jakoś do czego mocno przyczepić. No co tu dużo mówić. No tak one właśnie sobie, o, tak sobie wyglądają. Wydaje mi się, że całkiem ładnie. Nawet jakichś technicznych znaczków nie widzę, które by tam bardzo mocno raziły. Więc fajnie. 3200 MHz DDR4. No, za 200 chyba w tym momencie jakoś 80 zł, więc cena bardzo dobra. I zobaczymy, co te kości przede wszystkim potrafią jeszcze w odniesieniu do czegoś bardziej markowego, czyli do właśnie Patriotów. Też 3200 MHz CL16, a to są w ogóle CL16? Tak, 16, 18, 18, 38, czyli dokładnie takie same kostki. Zobaczymy w tym momencie, jak się będą nam przede wszystkim podkręcały, tego jestem mega ciekawy. No i już w tym momencie ocenicie sami,
Co się Wam bardziej podoba? Czy taki zestawik, który można sobie przykładowo w Polsce mniej więcej ogarnąć, no biorąc pod uwagę, że kostki kosztują takie zielone, zwykłe, 8-gigowe, mniej więcej koło stówki, no to plus takie dwa radiatorki, to wychodzi Was też koło właściwie 250 zł. Więc po prostu ocenicie sobie sami, co się Wam bardziej podoba, czy taki patent z kabelkami, z samodzielnym montażem i potem jakieś tam ewentualne przekładki, czy coś, co jest gotowe, no właśnie, i zobaczymy, jak to będzie działać. No to go! Finalny wygląda w taki sposób. Ja zamontowałem te kości akurat nie wszystkie obok siebie, ponieważ to jest płyta główna, która ma DDR3 i DDR4 obok siebie. To jest ten chiński Huanan TF, więc się tego po prostu nie dało zrobić inaczej. Ale tak mamy w tym momencie tryb Quad Channel, więc też tak montowałem tak, żeby było prawidłowo. No i jak widzicie, nawet już bez uruchamiania komputera prezentuje się to po prostu bardzo elegancko. Całość to jest NZXT H510i. Czyli taka bardzo fajna obudowa, jeżeli chodzi zarówno o montaż całego PC, jak i oczywiście o wydajność, chłodzenie i tak dalej. W środku mamy 6 rdzeni 12 wątków, czyli Xeona 1650V3 na chłodzeniu wodnym, właściwie z chłodzeniem wodnym, z Krakenikiem X63. Taki jeszcze fajny feature, mianowicie wspornik, takie coś po prostu, co pozwala nam utrzymać kartę graficzną w jednej pozycji. Bardzo fajna rzecz z tego względu, że ta karta normalnie bez tego wspornika była taka lekko bananowa, tak? Czyli się wyginęła w dół, a w ten właśnie sposób mamy możliwość utrzymania jednej płaszczyzny, na której jest zamontowana karta graficzna, więc ogólnie bardzo fajny bajer. Także tak wygląda to w całości. Po odpaleniu, czy nam się uda jeszcze, zaraz zobaczmy tylko, czy jest prąd. O. Tak się nam to prezentuje, komputer ruszył, ale kości się nie świecą. A nie świecą się, ponieważ ją odłączyłem. Natomiast jak zrobić w tym momencie, żeby te kości świeciły? Bardzo prosta sprawa, trzeba zajrzeć na tył komputera, co już Wam czym prędzej pokazuję. Kości podłączamy sobie szeregowo, czyli każdy przewód ma wtyczkę żeńską, jak i męską. Tylko coś miałem ostrości. I właśnie dzięki tym wtyczkom możemy sobie je wszystkie pospinać razem w jedną wiązkę. Dokładnie właśnie w taki sposób, czyli że jedna łączy się z drugą. I dzięki temu możemy odpalić wszystkie z jednej wtyczki. Tu mam akurat o wolną wtyczkę jedną, trzypinową. Akurat ta jest pod jeszcze sterowanie wentylatorami, bo to jest ta z IO. Ale właśnie z niej sobie skorzystam i zaraz Wam pokażę, jak to wygląda w praktyce. Czyli jak podłączyć te wszystkie cztery kostki do tego jednego wtyku. I teraz jak widzicie, wszystkie kostki są sobą połączone. Jedna, druga, trzecia i czwarta są właśnie wpięte w ten sposób. I kiedy sobie obudowę odwrócimy, to jak widzicie, wszystko się nam już elegancko świeci. W tym pierwszym trybie podświetlenia te kości świecą wszystkie w takim samym kolorze, czyli mają ten efekt jednolity. Natomiast w wykonaniu tej pierwszej pętli, tak jak widzicie, to podświetlenie się zmienia na takie trochę bardziej niejednolite. W sensie teraz jeszcze wszystko jest ok i teraz mniej więcej po tym cyklu, o, już odpalają się nam takie tutaj przebitki, że część diodek jest w jednym kolorze, część w innym i zaraz to będzie tak się nam zmieniało na zmianę, że będą one takie, o, jak teraz na przykład, niejednolite. O, tak się właśnie mienią. Na początek sprawdziłem, jakie kości pamięci drzemią pod radiatorami. Aby to zrobić, skorzystałem z programu Type on Burner, który obnażył wszystkie sekrety Viperów RGB oraz chińskich Glowayów.
Ramza AliExpress okazał się posiadać pod maską 20-nanometrowe moduły ADAI od Nania Technologies, zaś Patrioty to w rzeczywistości kostki od Hynixa z CDI wykonane w technologii 18 nanometrów. Możliwości OC Glowayów okazały się dosyć szerokie, choć ostatecznie nie udało mi się ustabilizować zegara. Testy zakończyłem na obiecującym wyniku 3600 MHz z CL16171738. Jednak ostatecznie uruchamiając gry, spotkałem się z blue screenami, więc najpewniej trzeba by dopracować jeszcze timingi. Powyższe wyniki zostały osiągnięte przy napięciu 1,39 V. Co do Patriotów, to naprawdę nie wiem, czy to wina płyty głównej czy innych czynników, ale zmagania z OC zakończyłem na uruchomieniu profilu XMP i tyle. Nie mam pojęcia, czy to pech, czy kwestia tzw. loterii krzemowej, ale kości totalnie nie chciały współpracować z wyższymi zegarami czy niższymi timingami. Nawet delikatne przesunięcie ustawień w górę czy w dół powodowało niestabilność komputera. Zatem testy postaram się wykonać jeszcze raz na płycie głównej z soketem intelowskim, bo przy Ryzenie, jak widać, Vipery zachowują się co najmniej dziwnie. Z punktu widzenia zalet obu produktów na pewno warto podkreślić samą cenę. 280 zł za chińskie kości to niedużo, ale trzeba pamiętać o podatku VAT, z którym cena ostateczna zamyka się w kosztach okolicy 350 zł. Vipery to z kolei koszt około 450 zł, a największą zaletą jest możliwość pełnej kustomizacji podświetlenia za pomocą aplikacji dostarczanych przez producentów płyt głównych. Glowey nie posiada możliwości wyboru konkretnego trybu podświetlenia, cały czas wykonują one pętle Rainbow. Co do nakładek od Great Wall, to trzeba przyznać, że nawet bez podświetlenia robią one robotę i zamieniają nudny zielony RAM w coś, co przynajmniej nie kłuje w oczy. Szkoda jednak, że po wykonaniu pierwszej sekwencji przejścia przez pełną paletę kolorów, odpalają one efekt, który sprawia, że tworzy się swego rodzaju mozaika kolorystyczna przechodząca przez paletę barw RGB. Zdecydowanie tryb Rainbow, czy tak zwany Brief z opcją przejścia tonalnego, prezentowałby się po prostu dużo lepiej, ale to tylko moim zdaniem. Moi drodzy, jeżeli ten film wam się podobał, to koniecznie zostawcie łapę w górę oraz komentarz, a myślę, że właśnie 3000 takich łapek w górę to będzie oznaka od was, że chcecie całą serię na temat tanich akcesoriów z AliExpress do waszych komputerów, więc po prostu liczę na wasz odzew. 3000 łapek w górę i myślę, że zrobimy sobie z tego całą taką miniserię, bo uwierzcie mi, że gadżetów na AliExpress nie brakuje. Tymczasem dzięki wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku na moim kanale już niedługo. Na razie.